Jest to święto biegania, święto biegaczy w Dąbrowie Górniczej. Już po raz 14 przygotowaliśmy dla biegaczek i biegaczy bieg o nazwie Szóstka Pogori. Jest to unikatowa formuła biegu, mianowicie indywidualny bieg na czas. Każda z zawodniczek, zawodników indywidualnie zmaga się z trudami trasy. Ponad 15 lat temu zebrała się grupa pasjonatów biegania tutaj wokół zbiornika Pogoria 3. Początkowo spotykaliśmy się towarzysko, biegaliśmy, wymienialiśmy uwagi, doświadczenia. Szybko pojawiła się w nas taka żyłka organizacyjna i zaczęliśmy przygotowywać biegi dla innych biegaczy. To nie jest mój pierwszy start w tych zawodach. Ten bieg jest bardzo specyficzny, bo zmagamy się samym ze sobą, ze swoimi słabościami. Pokonujemy trudności swojego organizmu. No i poza tym jest wspaniała atmosfera, co można tutaj zobaczyć. Biegam wokół Pogori dosyć regularnie. Jeżeli mam taką okazję, że ktoś jeszcze profesjonalnie czas zmierzy, to bardzo chętnie wezmę udział. Natomiast to świetne miejsce i świetna atmosfera i bardzo mi się podoba to już któryś bieg. Dzisiaj biegnę jako support, także poplotkujemy po drodze, miło spędzimy czas. Jak są kryzysy? No, odwracać uwagę od tych kryzysów, zająć czymś głowę, porozmawiać, skierować temat troszkę na inne tory niż to, co się dzieje obecnie, żeby po prostu nie zajmować głowy problemami w tym momencie. Trasa jest płaska i szybka i każdy musi tutaj od samego początku biec na, jak to mówimy, na pełny gaz, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat. Rekord należy do jednego z kolegów, który kilka lat temu przebiegł trasę poniżej 15 minut.